Będzie obóz. Teraz. Jedziemy właśnie. A jaki klub? Shuffling. Fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking out. Now you home with me. Get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Put your hands up to the sound. Put your hands up to the sound. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sound, to the sound. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. Put your hands up.
tam, dzieci pójdą tam, a my urwiemy się na minutę i pójdziemy tam. Trzeba uważać. To nie są przelewki. Tu podobno jest gdzieś sam Hitler. Gocheot. Proszę Państwa, nie mamy co jeść, ale jest dużo komarów. Zaraz postaram się złapać jakiegoś i zjeść go w całości. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. To jest stary poczciwy komar. On ma bardzo dużo białka. Trochę mu powyrywam nóżek i teraz go zjem. Bardzo dobry. Jesteśmy zaspokojeni na przynajmniej 3 sekundy. No. Idziemy dzisiaj jako Bear Grylls nad jezioro w las. To jest nasze jezioro. Musimy je obkrążyć. To jest Rafał. To jest cała reszta. Rafał jest najdłuższy. Idziemy. Rafał idzie pierwszy, bo jest najodważniejszy. Obkrążamy jezioro tu, z tej strony. Tu coś jemy. Zatrzymamy się, opolujemy aligatora. Przybędziemy z tej strony i mam nadzieję, że przeżyjemy. W Patagonii uczyli mnie, żeby jeść wszystko. Ale uważajcie, za skrońce są niesmaczne. Proszę Państwa, w razie czego, jak już żadne sygnały na niebie nie wskazują nam drogi, zawsze możemy się posłużyć starą dobrą metodą. Tak zwanym GPS-em w iPhone'ie. Który jak jest niezawodny. Tak jest, to jest. Zobaczcie, to jest woda, którą widzimy tam, chociaż wy tego nie widzicie, my też ledwo. Więc musimy obejść dalej przez las, przez linię lasu dookoła. Będzie to ciężkie, ale zaraz coś wymyślimy. 12:11. Młode lemury są w środku jakiegoś zapyziałego lasu. Normalnie w Patagonii zrobimy coś takiego. Ale tutaj jadłem kiełbaskę z grilla. Wpadliśmy teraz na pomysł, żeby jednak jakieś drzewa zaznaczyć, więc podejdę i dzięki temu będę wiedział, jak wrócić do domu. Widzicie? Ślady traktora. Rozpalam ognisko, ponieważ zaskoczyła nas noc. Mamy oczywiście do tego sprzęt profesjonalny, czyli tak zwaną krzesiwko i nóż introligatorski. To się zapaliło, a to dmuchnąłem i zgasło. Niestety, w Patagonii bywa ciężko. Przypominam, że jesteśmy teraz w sowieckiej tundrze przy wybrzeżu. Jest to niezwykle trudna sprawa. Pali nam się nóż, pali nam się wszystko, tylko nie ognisko. Pali nam się robota w rękach. Robaki zaraz usmażymy. Udało nam się rozpalić ogień krzesiwem. Gdy już mamy ogień, jesteśmy tak naprawdę uratowani. Gdy rozpalimy ognisko, nasze morale rosną. Będziemy mogli coś zjeść na ciepło. Cała ekipa jest wśród nas. Wszyscy jeszcze żyją. Ale mamy ogień. Teraz tylko musimy poćwiartować jedną osobę, żeby coś zjeść. Panie Grylls, co pan powie? Mamy już ognisko, wszystko jest po naszej stronie. Czego jeszcze nam brakuje, żeby przetrwać i dojść do cywilizacji? Brakuje nam tylko jednego, pożywienia. Ale spokojnie, już się tym zajmę. A Bear Grylls dowodzi całą ekipą. Ognisko już jest ogromne. Jesteśmy w stanie przetrwać całą noc, a nawet tu spać. Będzie nam ciepło i wygodnie. Muszę przyznać, że spanikowałem i nie wiem, jak wrócić do domu. Ale my musimy się stąd wydostać. I to jest nasze zadanie na dziś. Sprawa jest kiepska. Zgubiliśmy się, nie wiemy, którędy wrócić do domu. Zostało nam tylko ognisko. Ale ja znam rozwiązanie. Trzeba zgasić ogień. Jaka ulica? Leśna 21. Mieszkania? Tak. 13. Mieszkania 13, pan Pacholek? Tak. Na którą godzinę? Jak najszybciej, poproszę. Za 20 minut. No. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Jesteśmy uratowani.